panią Barbarę Krygier, Włodzimierza Gorkiego. Mamy masę programów, pism, audycji, które warto wzajemnie polecać. Nie chodzi o to, żeby wzajemnie konkurowały. Chodzi o to, byśmy je polecali, ponieważ wszystkich nie zamkną. Zawsze coś zostanie. A jak nawet zamkną, no to będziemy zakładać następne. I wszystkich nas nie zamkną. Nie tylko pisma, to by nie był taki nas pewny. No. Pamiętajmy, że przyszły czasy nowoczesnej cenzury i nieznanego do tej pory demokratycznego zamordyzmu. Przestrzenie wolności się bardzo nam skurczyły. Jednym z argumentów przeciwko PRL-owi i całemu obozowi radzieckiemu było to, że nie dopuszczał on wolności słowa i krępował niezależną myśl. Dzisiaj pod tym względem jest o wiele gorzej, bo ludzie nawet nie zauważają tego, że pozostały nam tylko strzępki niezależnej myśli i prawdy. Cenzurę na myśli zastąpiła cenzura globalnych korporacji i państwowego zamordyzmu. Możemy się odwoływać, tylko nie wiemy tak naprawdę do kogo. To zadanie oczywiście nas przerasta. I zapewne ktoś publicznie zada nam pytanie, czy wy to udźwigniecie? Ale odpowiedź jest jedna. Nie mamy innego wyjścia. Nie robimy łaski z tego, że żyjemy. Musimy znaleźć sposób na przetrwanie, na obronę naszego państwa i naszego narodu. Tym sposobem i źródłem zbiorowej inspiracji według mnie jest idea pokoju, idea współżycia w pokoju z sąsiadami i sprzeciw wobec wojny. A ja osobiście uważam, że jeszcze idea sprawiedliwości społecznej połączona z ideologią narodową. Musimy poczuć się tym ogniwem w nieskończonym łańcuchu pokoleń Polaków. Ze względu na pamięć i wdzięczność dla tych, co Polskę walczyli, dla niej pracowali i żyli. Ale zwłaszcza ze względu na tych, którzy przyjdą po nas. Stajemy przed wielkim zadaniem. Potrzebne będą pokolenia, by mu sprostać. Czeka nas długi marsz. I dzisiejsza konferencja niech będzie zaproszeniem dla wytrwałych. Dzisiaj jeszcze jesteśmy środowiskiem liczebnie niewielkim i rozproszonym. Jak te oddziały partyzanckie, które po wielu klęskach, zdradach zbierają niedobitków po lasach. Ale staniemy, każdy u siebie, na swoim posterunku i powiemy głośno nie wojnie. I to będzie początek działalności partii. A my musimy wierzyć w to, musimy być przekonani, że przetrwamy jako naród. Jako polska wspólnota narodowa. Nie przemogą, wygramy. Bardzo dziękuję panu Jastrzębskiemu. Jest szczególnie mi bliski, bo reprezentuje nasz polski, wielki, stary Śląsk. Panie profesorze, ze Lwowa, Włodzimierzu Osadczy. Ekcechowo. Czy zabierzesz głos? Bardzo cię proszę. Wiceprezes Stowarzyszenia Patria, profesor doktor habilitowany, Włodzimierz Osadczy. Szanowni Państwo, no, przeżyłem lekki szok, pojawiając się tutaj na tej sali, widząc tyle, znaczy, znakomitych gości, rozpoznawalne osoby, które tworzą podłoża naszego rozwoju intelektualnego w podziemiu. To nie są osoby, które pojawiają się, Bogu dzięki, cieszymy się w mediach głównego nurtu, które służą innemu celowi niż edukacja i wzmocnienie tych cnót narodowych, które nam są bliskie. Natomiast to są osoby, prawda, dla każdego znane, chociażby pan doktor tutaj obecny z błyskotliwym przemówieniem, prawda, pan minister, pani profesor, obok której, prawda, mam zaszczyt siedzieć i z którą żeśmy doszli
do wniosku też, że takie spotkania są niezmiernie ważne z racji na to, że możemy się spotkać, że tworzy się ta przestrzeń w miarę bezpieczna, gdzie możemy porozmawiać. Nie, czytam, jesteśmy na Facebooku, proszę Państwa, w gronie znajomych. Nie zawsze się lajkuje, bo się boi. Nie zawsze się pisze, bo się boi. Telefony są inwigilowane. Wiemy, że jak jest. Proszę Pana, Państwa też wiemy, że te dziury w tych ścianach też nie są, prawda, tylko do ozdoby. Natomiast, proszę Państwa, to, że tutaj zachęcone bardzo odważnym, a też merytorycznym wystąpieniem Pana Doktora i innych Państw tutaj zabierających głos, mówiących prawdę wprost, bez metafor i bez jakichś, prawda, treści zastępczych, chciałbym się odnieść, prawda, do kilku kwestii w sposób może bardziej zwięzły i krótki, ale możemy, prawda, te wątki, zresztą to dzisiaj tylko jest zagajenie dalszej naszej pracy. Pan Łukasz Jaszczewski doskonale, prawda, tutaj te perspektywy nam nakreślił, więc wierzę, że o ile Polska ma być, to tak ma być, prawda? Natomiast nie mamy wpływu na to, co Pan Bóg, prawda, sobie zaplanował wobec tego świata. Przedstawiając mnie, prawda, tutaj kolega mnie awansował do grona filozofów, prawda, ponieważ, prawda, obok prawdziwego filozofa siedziałem. Obszar moich badań nie jest koniecznie stricte filozofia, ale można powiedzieć bliski. Ja jestem, proszę Państwa, proszę się nie lękać, teologiem, ale takim teologiem uziemionym bardziej, bo jestem od historii Kościoła, prawda? Historia Kościoła też się zalicza do nauk teologicznych, ale też mam swój dorobek, prawda, i w naukach politycznych, ponieważ prowadzę zajęcia i od kilkunastu lat w Katedrze Stosunków Międzynarodowych. Historia oczywiście to jest mój ten najpewniejszy konik. Proszę Państwa, i szeroko pojęte kulturoznawstwo związane przede wszystkim z kulturą polską na Kresach. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, z wielkim uznaniem i ogromną satysfakcją intelektualną wysłuchałem poprzedników moich, tylko raz sobie stawiając takie pytanie, w tych pytanie i obszar do dyskusji. Oczywiście dyskusja, pytanie to retoryczne, nie powinniśmy na niego odpowiadać. Bo zarówno pan doktor, prawda, pan minister, pani zresztą, prawda, profesor też, używaliśmy przymiotnik Polski w sytuacjach, które dla mnie są wątpliwe, mówiąc o rządzie, mówiąc o armii, mówiąc, prawda, o nas, prawda. Ja uważam, że narodu polskiego, prawda, również z elitami, które miałyby zarządzać społeczeństwem, nie mamy w tej chwili, prawda, mamy jakiś substrat narodopodobny, natomiast narodu, któremu przyświecają pewne cele, który jest świadom swego powołania, my w tej chwili nie mamy, proszę Państwa. Wystarczy, że włączymy telewizor, prawda, kto ma mocniejszy organizm, prawda, i mniej podatny na odruchy wymiotne, może, prawda, takie mozachistyczne praktyki uprawiać. Ja już od dawna przestałem dręczyć swój organizm innymi chorobami też doświadczony, żeby, prawda, jeszcze na takie katusze się narażać, ale proszę Państwa, dożyliśmy się czasu, kiedy, prawda, to, co płynie z mediów, jest arcyantypolskie. To, co, prawda, podejmowane też nie wysilam się, żeby, prawda, o tych decyzjach politycznych się zastanawiać, zgłębiać i analizować, bo to są antypolskie decyzje. To są decyzje, które pchają nas, prawda, do unicestwienia się. Stąd też, proszę Państwa, musimy, patrząc w przyszłość, zdać sobie sprawę, że musimy się odbudować jako naród, prawda? Musimy odzyskać suwerenność i własną tożsamość. Musimy stać się narodem, prawda, a nie jakimś substratem narodopodobnym, którym w zależności od tego, jakie tam decyzje zapadają na wierzchu,
ta czy inna odmiana antypolonizmu przychodzi do władzy, prawda, i zarządza, też steruje tym naszym społeczeństwem. Musimy odbudować. Proszę Państwa, nie chciałbym, żeby, ponieważ moi przedmówcy dali doskonały przykład tego, że mówi się merytorycznie, odwołuje się, prawda, do nauk, proszę Państwa, akademickich, zresztą, prawda, Państwo tutaj przedmówcy też zabierali głos jako profesorowie, nauczyciele, akademicy. Ja chciałbym się też, mówiąc o tej swojej tezie, odnieść się do badań pewnych, prawda, które są uznane w obszarze socjologii, prawda, bo nauki społeczne też w jakiś sposób leżą w zakresie moich zainteresowań. Więc, proszę Państwa, naród, tożsamość narodowa, zgodnie z badaniami, zgodnie, prawda, z pewnymi ustalonymi formułami, mieści się w tak, można ująć w tak zwanym pentagramie, prawda, tożsamościowym, który został sformułowany w swoim czasie przez włoskiego uczonego Tullio Altano, który sprowadza się do 5 takich elementów, łączność których daje nam świadomość narodową, czyli możemy być narodem, jeżeli posiadamy, proszę Państwa, te elementy. Więc, prawda, określił te elementy, używając wyrazów greckich, mające wymiar metaforyczny i mieszczące, prawda, o wiele większy zakres pojęciowy, aniż sam ten wyraz oznacza. Czy pierwszym takim elementem, proszę Państwa, dla istnienia narodu, może w kolejności niewłaściwej, ale, prawda, jest epos, świadomość swojej historii. Historii, prawda, która krzepi serce, która nie doluje, nie wskazuje, prawda, na tych zdrajców bez przerwy, prawda, którzy wszystko, że tak powiem, proszę Państwa, zepsuli, nie używając wyrazów bardziej kolokwialnych. Nie pokazując, prawda, historię Polski tylko, prawda, w kontekście nieudacznictwa i zwierzęcego antysemityzmu, który od zarania dziejów oczywiście, prawda, był Polakom właściwy i tak dalej. Jest to, proszę Państwa, historia krzepiąca. Tak każdy naród ma liczący się. Proszę Państwa, żaden z obywateli Stanów Zjednoczonych nie będzie, prawda, się odnosił z przegraną wojną wietnamską, czy jakiś, nie istnieje w pamięci. Jest, prawda, jakieś tam zwycięstwo, nawet małe, natomiast u nas, proszę Państwa, nam zabroniono uprawiać ten, budować ten człon tożsamościowy, który musi być, proszę Państwa, jeżeli chcemy być narodem pełnego zdarzenia. Obszar zupełnie, który uległ amnezji, a dla mnie w pamięci narodowej, a dla mnie szczególnie ważny, są losy Polaków na wschodzie w kontekście martyrologium. Rzeź Wołyńska, ludobójstwo niespotykane pod względem okrucieństwa, pod względem, proszę Państwa, doświadczeń. Siły ludzkie nie są w stanie, prawda, ogarnąć ten ból, który doświadczył naród polski i który, proszę Państwa, pozostał zupełnie poza obrębem wrażliwości polskiej. Zabrano. My nie możemy, proszę Państwa, nie tylko z racji na te socjologiczne kryteria uważa się za naród polski, za naród pełnoprawny, suwerenny, ale i z racji na to, że, prawda, etyczny. Nie mamy przesłania ku temu, żeby, prawda, być narodem w sensie, prawda, etycznym. Etyka chrześcijańska, etyka narodowa zakłada, że pamięć o martyrologium jest hołubiona, jest elementem, prawda, te martyrologium, podobnie jak i triumfujące karty w historii. To są, prawda, podwaliny tożsamości. Nie chodzi o rozdrapywanie czy robienie, prawda, czegoś, co by miało być, prawda, no, jakimś przedsiębiorstwem, cudzysłowie, ludobójstwo, nawiązując do innego rodzaju, prawda, przedsiębiorstw uprawianych na martyrologium. Ale chodzi, prawda, o proste, najprostsze zadośćuczynienie względem ciała, względem, prawda, osób pomordowanych. 30 lat mija, czy pominęło, prawda, bytu tak zwanego suwerennego, jak nam się wmawia,
żadne z ofiar nie dostąpiły zaszczytu być pochowanymi w sposób godny. Mam na uwadze ofiary ludobójstwa ukraińskiego. Byłem, proszę Państwa, ktoś może opanować, po strumkach doszło do pogrzebu. Byłem na tym pogrzebie chyba z dobrych 10 lat temu. Żal się Boże, proszę Państwa, takiego upodlenia i takich, prawda, poniewierania godności ludzkiej, jak tam doświadczyłem. Nikt nie powiedział, kogo się grzebie, co to są za ludzie, w jakich okolicznościach zginęli, prawda. Ani oczywiście czynniki rządowe. Oczywiście wówczas jeszcze były jakieś oczekiwania wobec ambasadora Rzeczypospolitej, bo wtedy jeszcze pozostawały jakieś ślady, prawda, racji stanu, gdy chodzi o działalność dyplomacji polskiej. W tej chwili nic nie oczekuję, tylko, prawda, same złe rzeczy po panu piekle, natomiast wtedy się oczekiwało, oczywiście nikt nie powiedział, ani żaden z biskupów, ani prawosławny, ani katolicki. Więc, proszę Państwa, jest to wielkie, że tak powiem, prawda, zaniedbanie, bez naprawienia którego my nie możemy po prostu rościć sobie prawa do normalności i do jakiegoś komfortu jako wspólnota narodowa. Drugim elementem, proszę Państwa, to jest etos, czyli, prawda, pewne symbole, znaki, które kształtują naszą tożsamość. Również wiemy, prawda, w jakim poniewierkom, jakim, prawda, eksperymentom są poddawane, chociażby tłumienie tego, pożal się Boże, czekoladowego orła. Ale ten czekoladowy orzeł tylko jako metafora możemy, prawda, wszędzie zobaczyć, jak się te epickie, wielkie znaki, które miałyby kształtować tożsamość, zamienia się na karnowate, śmieszne i prymitywne. Chociażby, proszę Państwa, ze wszechmiar przez różne opcje zarządzające Polską lansowany, prawda, tak zwane sprawy związane z wyprawą kijowską, prawda, wielkie dzieło. Proszę Państwa, dzieło, które omal nie doprowadziło do unicestwienia państwa polskiego. Wielkie oszołomstwo, proszę Państwa, nie wiem, czy nie inspirowane podobnie jak teraz przez te ośrodki. Więc z tego tworzy się, zresztą, prawda, kto był sojusznikiem wówczas Polski? Bandy ludobójców, dlatego że, prawda, popełnili największe zbrodnie przeciwko narodowi żydowskiemu przed Holokaustem. 50 tysięcy ludzi zostało wymordowanych. I tych, proszę Państwa, się kreuje teraz na naszych sojuszników. Kreuje się na naszych... I my polekamy jak pelikani. Proszę Państwa, Rafał Lemkin, który zdefiniował pojęcie ludobójstwa, przytoczył w swoich uzasadnieniach do ustawy, konwencji o ludobójstwie, dwa przykłady w historii ludzkości, które zasługują na to, żeby potępić ludobójstwo. Było to rzeź Ormian i były to pogromy petlurowskie, które zabrały życie w sposób okrutny ponad 50 tysięcy ludzi. Natomiast, proszę Państwa, jaka bezczelność, gdy chodzi o etykę jakąś, prawda, środowisk pseudoakademickich, którzy w majestacie, prawda, tytułów profesorskich próbują nas przekonać, że rzezimieszki byli, prawda, bohaterami, że ludobójcy byli, proszę Państwa, naszymi sojusznikami, że to wielka racja stanu, wielka Polska, czytaj Trójmorze, Międzymorze i tak dalej. Proszę Państwa, logos, język ojczysty. Pani profesor powiedziała już, tutaj nie ma za wiele co uzupełniać, ale proszę Państwa, czy nam wystarczy niedługo w tej postpolskiej przestrzeni tylko język polski? Każą nam innego języka się uczyć. Inny język, inne symbole wchodzą, proszę Państwa. Powszechnie wchodzą inne jako norma. W Najwyższej Izbie Polskiej flaga obca wisi, prawda? Bezprawnie. Więc oswaja się ten substrat narodopodobny do tego, że inne symbole mają, że polskie jest równie ważne jak Unii Europejskiej, jak inne. Więc się rozmywa ta tożsamość nasza, proszę Państwa. Tak też językowe. Genos, świadomość wspólnego pochodzenia.
świadomość wspólnego pochodzenia rzeczywistego lub też wyimagowanego, prawda? Naród amerykański został zbudowany, prawda, na micie ojców założycieli. Wszyscy są pewien system wartości, prawda? Myśmy mieli ten system wartości. Bóg, honor, ojczyzna, prawda? To było symbolicznie skreślone przez wieki. Symbolicznie, prawda, pokazywało, prawda, też etos tego kraju i jego szczególne powołanie. No, w tej chwili, prawda, o honorze Polaków nie ma co mówić, prawda? Nie o wyzucie zostaliśmy z honoru. Chociażby, prawda, znowu wracając do tematu, który jest mi bliski, prawda, to, że ponad 200 tysięcy szczątków Polaków w tej chwili, prawda, pada deszcz, różne inne klęski są, prawda, w tym bagnie, prawda? I my jako społeczeństwo przyzwalamy na to. My przyzwalamy, proszę Państwa, bo tak jak tutaj Państwo wcześniej mówili, jest mnóstwo możliwości, żeby tą wrażliwość obudzać. Jest, prawda, nie wie tylko ten, kto nie chce wiedzieć. Ale, proszę Państwa, tak jest. Więc piąty, proszę Państwa, element topos, wspólna ziemia. Co z tą wspólną ziemią, proszę Państwa, może być, czy jest, to już wiemy, prawda, coraz mocniej przechodzą tutaj informacje, które można było zauważyć jeszcze wcześniej. Tylko trzeba było z lupą patrzeć i czytać między linijkami, jakbyście Państwo poczytali ichniejszego ambasadora w Kijowie, Piekły, czy Gazetę Wyborczą, czy też, prawda, która przez jakieś dziwne nieporozumienie nazywa się Polską. Byście Państwo przeczytali, że dążenie, tutaj cytuję dosłownie, do wspólnego organizmu polsko-ukraińskiego towarzyszyło tym pomyleńcom od zawsze. Pomyleńcom. Więc to, że pan Duda powiedział, że granicy tam nie będzie, czy nie ma, czy jakoś tam, to nie jest, proszę Państwa, przejęzyczenie czy metafora. Więc, prawda, chodzi o rzeczywiste tutaj zatarcie granicy, ale nie w sposób związany z podbojem, prawda, bo zresztą Polska nigdy podboju nie uprawiała. Rozrastała się i była potężnym mocarstwem z racji na Unię i chęć innych narodów łączenia się, prawda, z tymi wartościami, które reprezentowała Rzeczpospolita. Natomiast w tej chwili chodzi o co innego, proszę Państwa, żeby obcy żywioł stworzył tutaj taki klimat, w którym by, prawda, polskość została rozmyta, zniszczona i zapomniana. Oczywiście, proszę Państwa, ten element siłą napędową tego zniszczenia narodu jest rusofobia, która została doprowadzona do rangi dogmatu. Jest to dogmat, proszę Państwa. To nie jest sytuacja, kiedy widzimy zagrożenie, bo musimy widzieć zagrożenie, prawda, i na lewo, i na prawo, prawda, i w górze, i na dole, ale jest dogmat pokutujący od czasów rozbiorów, pokutujący od czasu przedrozbioru, proszę Państwa, bo też bardzo mi bliska jest teza pana Jędrzeja Giertycha o tym, że wszystkie rozbiory były inicjowane przez tajne stowarzyszenia, które chciały zniszczyć Polskę jako obszar cywilizacji łacińskiej i chrześcijańskiej. Jako przedmurze tego jako to przedmurze chrześcijaństwa, które formowały się wiekami, proszę Państwa. Więc widzimy, że tutaj też jesteśmy w sytuacji bardzo dramatycznej. Aczkolwiek, znów rzecz wracając do początku swoich rozważań, nadmieniłem, prawda, że formalnie jestem zatrudniony na Wydziale Teologii, stąd też, prawda, no, historia Kościoła jest dla mnie bardzo bliska i ta siła też, prawda, prześwietlamy sytuację pod każdym względem, pod geopolitycznym, pod ekonomicznym, pod filozoficzno, prawda, tam kulturoznawczym. Zobaczmy też, prawda, bo ten obszar ma prawo istnieć, gdy chodzi o istnienie narodu, prawda, obszar ten teologiczny, prawda. Czy jest sytuacja beznadziejna? Nie jest to sytuacja beznadziejna, proszę Państwa, dlatego, że mieliśmy w historii nie jeden raz takie sytuacje, które dałyby się, chociaż nie w takim stopniu, proszę Państwa, ja uważam, że to jest sytuacja wyjątkowa. Takiego upodlenia i takiego, proszę Państwa,
unicestwienie Polski w moim odczuciu, według moich badań, według mojej wiedzy nie doświadczaliśmy nigdy, bo mieliśmy, proszę Państwa, też siłę moralną Kościoła. Proszę Państwa, w tej chwili niestety nie mamy tej siły moralnej Kościoła, nie mamy tej siły, która by przemawiała do rozsądku. Weźcie, proszę Państwa, każde z tych pism kościelnych, które tam rozprowadzane są na parafiach. Przecież to ocieka, prawda, w tą propagandę rządową i mowy nienawiści, prawda, gdy chodzi o chociażby, prawda, kwestie związane z wojną. To jest podżeganie do wojny. To nie jest, prawda, nawoływanie do roztropności, rozsądku i pokoju. Nie słyszałem, żeby żaden z hierarchów stanowczo potępił opętaństwo, prawda, ten szał, tak jak w swym czasie uczynił to wielki arcybiskup wywodzący się z Kresów, Zygmunt Szczesny Feliński, tutaj państwa, prawda, pasterz sprzed wielu lat, wielu dziesięcioleci. Potępił powstanie, powiedział, że nie tędy droga. Potępił zabójstwo, zamach na rodzinę cara, prawda. Nie tędy droga. Tak, w ten sposób przemawiali do nas nasi wielcy pasterzy, chociażby to i bliski w moim sercu, prawda, ośrodek związany ze Zgromadzeniem Zmartwychwstańców, z którego wyszedł Hieronim Kajsiewicz. Ostro potępił, tutaj cytuję, brać niesłusznie spiskującą. Ten niesłuszny spisek w tej chwili urósł, proszę Państwa, do racji stanu, urósł do powszechnej narracji, która ma kształt i kształtuje niestety, prawda, tego przeciętnego Kowalskiego. Więc patrząc na sytuację ogólną, prawda, pod kątem społecznym, mogę stwierdzić, prawda, że my jako podmiot prawa międzynarodowego nie istniejemy, dlatego że nie posiadamy suwerenności. Można jeszcze wiele odsłon, chociażby, prawda, ta cenzura, o której pan Łukasz mówił, prawda, wszechobecna, proszę Państwa, to wszechobecna inwigilacja. Wszyscy wiemy, że jesteśmy, prawda, nasze komórki są dobrze znane i nasze numery, prawda, mają oficerów prowadzących. Wszyscy wiemy, prawda, nigdzie nie czujemy się obywatelami bezpiecznymi. I tak wracając do tych, prawda, jeszcze wątków teologicznych, chciałbym, żebyśmy, proszę Państwa, z tym też, jako patria, bo patria to jest szerokie pojęcie, prawda, i ten obszar z Kościołem, tradycja, cywilizacja polska zawsze była związana, takie jest moje zdanie, mogą być też inne, żebyśmy to orędzie, które wypływa ze Lwowa, ze ślubów lwowskich Jana Kazimierza, stało się, prawda, bardzo ważnym momentem historycznym. Zawierzyliśmy Marii jako naszej królowej. Maria jako królowa Polski nigdy nie została zdetronizowana. Jest nasza królowa. Mamy komu ufać. Mamy do kogo się zwracać i mamy z kim wiązać naszą nadzieję. To, że jest w tej chwili zarząd przestrzeni postpolskiej, który gra na rzecz innych mocarstw, na innych ośrodków siły, to nie znaczy, że, prawda, my musimy być zupełnie osieroconymi. Więc, prawda, i tego rodzaju kult musi być jakoś przywołany, że mamy królową, fizyczną osobę, bo Maria, prawda, wszyscy wierzymy, była fizyczną osobą, prawda, która jest, która istnieje w innym wymiarze, prawda, jest naszą królową i tutaj możemy wiele osiągnąć. I kończąc tym wątkiem maryjnym, chciałem Państwu powiedzieć, że też to, co się dzieje w tej chwili, ta wojna, którą nam próbuje się przedstawić w kontekście jedynie rosyjsko-ukraińskim, ta wojna jest, proszę Państwa, wojną cywilizacyjną. To jest zderzenie cywilizacji, ale w sensie globalnym. To nie jest tylko cywilizacja, to nie jest tylko, proszę Państwa, cywilizacja w sensie, prawda, tej ilości cywilizacji, o której Huntington mówił. To jest cywilizacja szerszy mówiąc. To, co papież nazwał cywilizacją śmierci i cywilizacją życia.
I wiemy, prawda, że jest orędzie fatimskie, które było wypowiedziane, prawda? Że oczekujemy na nawrócenie świata, na nawrócenie Rosji, prawda, i zbawienie świata. Matka Boska powiedziała, prawda, nie jakaś onuca ruska. Więc proszę Państwa, tutaj musimy to poważnie. Oczywiście nikt o tym nie mówi. Ja we wstępie do książki znakomitej naszego przyjaciela i wodza Mariusza Świdra napisałem, że misją Polski, misją tej Sacra Polonia jest obudzenie, wsparcie Świętej Rusi. Wsparcie skąd by Matka Boska, prawda, jednoznacznie wskazała, prawda, jakie czasy ostateczne mają nastąpić. Więc musimy być świadomi, że od nas wiele zależy. Mam powiedzieć. Pan profesor Gracjan Cimek ma przemówić, a mamy długo pociąg. Kończę, proszę Państwa, bo kaznodziejstwo wszedłem, a to jest mój żywioł. Proszę Państwa, więc wspomnę tylko o jeden przykład, który byłby, prawda, takim podsumowaniem naszego spotkania. Realizuję w tej chwili projekt polsko-norweski w ramach funduszy norweskich i mam okazję jeździć od czasu do czasu do Norwegii. W maju bieżącego roku byłem w niezwykłym miejscowości, a mianowicie chodzi o miejscowość oddaloną o 150 km od Oslo, Telemarkt. Obok tej miejscowości jest pustelnia mnisza, w której mieszka dwóch mnichów, zakonników pochodzenia estońskiego. Pustelnia notabene założona została przez mnicha trapistę, ojca, czyli osoby, która jest kaplanem i która wybudowała tę wspólnotę. Zupełnie oderwana od rzeczywistości, bez prądu, bez gazu, bez wodociągu. Wszystko jest w takim surowym wydaniu. I dwóch mnichów zostało Estończyków. I jeden z nich, prawda, rozmawialiśmy o różnych sprawach, bardzo są oczytani, bo nie mają prądu, ale jeżdżą do miasta, prawda, więc tam te swoje komputery doładowują i czytają na bieżąco też, prawda, uczestniczą w życiu społecznym. Znaczy w takim wymiarze religijnym. I rozmawiając o różnych sprawach, zeszliśmy oczywiście na sprawy związane z tą wielką wojną. I jeden z braci, Estończyk, mi mówi, my codziennie modlimy się o Świętą Ruś. My codziennie modlimy się o to, żeby fatimskie orędzie dotarło do ludzi i żeby, prawda, to zbawienie przyszło, prawda, z tego miejsca, które było wskazane. Powiedział, że był zawziętym nacjonalistą estońskim i tak dalej, natomiast oderwawszy się od tego zgiełku płytkiego nacjonalizmu, wszedłszy w obszary, że tak powiem, głębsze, poznawszy, prawda, też duchowość prawosławia, są to katolicy, rytu benedyktyńskiego, powiedział, że właśnie taka jest wizja. Więc chciałbym Państwu tutaj raz jeszcze podziękować za możliwość zabrania głosu i za możliwość wymiany myśli, która, ja też myślę, i w kuluarach będzie kontynuowana. Bardzo dziękuję, szczęść Wam Boże. Dziękujemy bardzo profesorowi. Profesor Gracjan Cimek. Gracjanie, zdążysz z wypowiedzią, z pociągiem, jak tam gdzie to wygląda? Profesor Gracjan Cimek, politolog, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, dzisiaj spotkaliśmy się, żeby mówić o tym, co robić. To jest główny wątek Stowarzyszenia Patria. Czyli Stowarzyszenia na Rzecz Dobra Wspólnego. I uważam, że polityka jako działalność społeczna ma zamiar i jej celem jest właśnie realizacja i spełnienie dobra wspólnego. Ale trzeba dopowiedzieć, że ono polega na tym, jak wykorzystywać wartość dodaną, generowaną przez siły gospodarcze narodu,
po to, żeby rozwijać jego kulturę, implementować jego wartości w praktyce społecznej. Nie ma nigdzie. Drugą stroną jest oczywiście geopolityka, czyli ten element międzynarodowy, te nasze uwikłania. Geopolityka tak się powinna z polityką dobra wspólnego łączyć, żebyśmy poszukiwali, odczytywali, interpretowali obiektywne układy sił i interesów w świecie, po to, żeby znaleźć taki kod geopolityczny, który te dobro wspólne nasze, polskie, będzie nam pozwalał po prostu realizować. A więc krótka diagnoza, na te, w jakim świecie żyjemy. Otóż pierwsza teza jest taka, że żyjemy już w świecie wielobiegunowym. Ten świat wykuwa się w różnego rodzaju konfliktach, zmaganiach. Niektórzy mówią, że nawet jesteśmy już w trakcie wojny, trzeciej wojny światowej. Odczuwamy to również na sobie, ale nie jesteśmy w tym osamotnieni, o tym trzeba pamiętać. Że nie jesteśmy jakąś osobną wyspą, jesteśmy w wielkim ruchu historii. Tym, co jest jednak niezwykłe w tym momencie dziejowym, jest nie tylko, że zmiana układu sił i pojawienie się nowych mocarstw, koniec świata jednobiegunowego, świata dominacji Stanów Zjednoczonych, ale również wielki megatrend geopolityczny i cywilizacyjny, mianowicie zmierzch dominacji cywilizacji zachodniej, która trwała kilka wieków. Obudzenie się innych cywilizacji do podmiotowego uczestniczenia, współuczestniczenia w tworzeniu cywilizacji globalnej. Druga teza jest taka, że żyjemy również w świecie wielkiej przemiany cywilizacyjnej, wejścia w cywilizację sztucznej inteligencji, z cywilizacji, która kumuluje w sobie wielką rewolucję naukową, którą niektórzy łączą w akronimie NBITS, czyli nanotechnologie, biotechnologie, informatyka, kognitywistyka, niektórzy mówią neuronauka i wiele jeszcze innych, genetyka, inżynieria genetyczna, która powoduje całkiem nowe możliwości kształtowania świata człowieka. No i wreszcie trzecia teza, to że ta tendencja rozwoju geopolityki światowej i tendencja rozwoju cywilizacyjna jest podporządkowana tego, co Mark Fisher nazywa realizmem kapitalistycznym. Realizm kapitalistyczny to jest taki realizm, w której jesteśmy podporządkowani siłą wielkiego kapitału, w której na co dzień człowiek, jednostka, grupy społeczne, cokolwiek by nie robiły, mają z tyłu głowy, że gdzieś tam jest uciekający pieniądz, który nas uprzedmiotawia, który powoduje nasze wieczne poczucie zagrożenia. Proszę Państwa, można tutaj też sformułować takie cztery elementy, które doprowadzą do tego i realizują ten realizm kapitalistyczny. Pierwszym z tych elementów byłby proces deindustrializacji. To przeżyliśmy w Polsce, nie tylko w Polsce. Deindustrializacji, sfera materialna. Drugim procesem jest proces denacjonalizacji, czyli odwspólnotowienia narodowego, ale również różnych innych form społecznych, co jest oparte na aberracyjnej, niebezpiecznej ideologii indywidualizmu, ideologii aberracji, która mówi, że w świecie jakaś abstrakcyjna jednostka jest punktem wyjścia i dojścia. Trzecim elementem, który postępuje, to jest deracjonalizacja, o tym tutaj pani profesor Szyszkowska mówiła. To wiąże się również z edukacją. I ostatnim jest proces dehumanizacji, czyli niszczenia wszelkich form aksjologii, która potrafi integrować grupy. Proszę Państwa, Polska, to już przechodzimy do naszego kraju, jeżeli chodzi o te postawione przez mnie tezy i tendencje, stoi po stronie sił, które bronią się przed światem wielobiegunowym, które chciałby kontynuacji świata jednobiegunowego. Jesteśmy w awangardzie. Nasz kod geopolityczny jest tak sformułowany i rozwijany i umacniany, i w geopolityce popularnej mówimy, te wyobrażenia są implementowane do świadomości Polaków wszystkich pokoleń. Czyli stoimy po stronie zatrzymania płynącej rzeki. Po drugie, te tendencje rozwoju cywilizacji pod dyktando właśnie realizmu kapitalistycznego, który prowadzi do tych czterech elementów, z tym najbardziej niebezpiecznym, dehumanizacją, deracjonalizacją. Polska również pomimo pewnych prób, albo symulowanych prób, idzie w tym nurcie, który prowadzi do niebezpiecznych zjawisk społecznych, psychicznych, prawda, niszczenia, degradowania różnych wspólnot. I teraz, dokąd to zmierza i w związku z czym, co możemy robić? Oczywiście, jeżeli to ten wybór dokonany przez dzisiejsze elity polskie pójdzie w kierunku, idzie w tym kierunku, że ten świat jednobiegunowy zostanie obroniony, że chaos
tak jak już jest na wschodzie w postaci tej wojny ukraińsko-rosyjskiej, którą tutaj jest niemało dowodów, można powiedzieć, że jest wojną po prostu amerykańsko-rosyjską. Powstanie chaos na zachodzie, powstanie chaos na wschodzie, Polska jako wierny sojusznik być może będzie mogła realizować to, co nazywamy tym Trójmorzem, ale jest to Trójmorze jako symulakra, nie mające nic wspólnego z racjonalnym projektem, o którym się mówi, ale po prostu zbiorowisko tych rozrzedzonych indywiduów, zdenacjonalizowanych, podporządkowanych tak naprawdę logice wielkiego kapitału, wielkich korporacji, z jakimiś tam pozorami manifestacji patriotycznych czy innych elementów, podczas gdy własność i kultura jest podporządkowana kapitałowi. I ten kierunek jest możliwy, ale jest możliwy również inny. W prognostyce zawsze używamy w nauce polipasybilizmu, czyli wielomożliwości. Z tego samego świata zawsze są możliwe różne warianty. I ten drugi, który może się zrealizować i są przesłanki, żeby się realizował, to jest świat wielobiegunowy, w którym stare centrum po prostu upada i w którym zapada się jego jeden ważny element w postaci alienacji sfery finansowej, związanej z dodrukiem pieniądza, z funkcjonowaniem abstrakcyjnej sfery wirtualnego pieniądza, który jednakże owocuje rosnącą biedą coraz większych ilości grup społecznych i klas społecznych. Jeżeli ta tendencja, w której głównymi ośrodkami siły będą takie państwa jak Chiny, Rosja, Indie, ale również Brazylia, grupa BRICS, będzie zwyciężał, to powinniśmy sobie zadać pytanie, a co w takiej sytuacji? Jedną z propozycji, co robić w takiej sytuacji, jest koncepcja innego trójkąta, może nie trójkąta, ale nazywam go roboczo trygławem geopolitycznym. Trygław, proszę Państwa, to jest takie słowiańskie bóstwo, które było szczególnie obecne w Szczecinie, trzy głowy spoglądające na podziemie, ziemię i niebo, oczywiście to ma tutaj treść religijną, ale mówiąc o trygławie geopolitycznym, myślę, że w tym nowym eurazjatyckiej przestrzeni, która może zwyciężyć, a może nie zwyciężyć, tego nie wiemy, ale jeżeli w tym kierunku by to poszło, polska geopolityka, jak ten słup trygława, musi być zakorzeniona w polskiej ziemi, czyli stąd wypływać nasze myślenie o tym, jak będziemy kształtowali naszą geopolitykę, żeby to dobro wspólne nasze, nasza kultura, nasze wartości, o których będziemy dyskutować i musimy je sobie tłumaczyć i szukać drugich realizacji, będzie realizowana, musi spoglądać w trzy elementy, w trzy stolice. To jest Berlin, w Moskwę i w Pekin, dlatego że to będą trzy filary tego wielkiego świata, czy nam się to podoba, czy nie. To musimy sobie zawsze zdać z tego sprawę, czy nam się to podoba, czy nie. My nie jesteśmy decydentem, ale Węgry pokazują i przeczą tezom mówiącym o tym, że małe państwa nie mogą treści swojego dobra wspólnego realizować nawet w najtrudniejszych warunkach geopolitycznych. Z Niemcami łączy nas sąsiedztwo, łączy nas gospodarka, łączą nas wielowymiarowe więzi rodzinne, Polacy, którzy nie są uznawani tam za mniejszość. To są te elementy, które muszą być rewaloryzowane, rozwijane i oczywiście zniwelowane elementy Mitteleuropy i drenażu ekonomicznego, to co jest negatywne. Z Rosją, proszę Państwa, to co tutaj się pojawiło, pokój, 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 to jest dzisiaj nasza najważniejsza wartość i tak jak papież Franciszek już wspominany, witał prezydenta Donalda Trumpa w Watykanie, to właśnie to te słowa powiedział do niego, pokój, 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 pokój. I za Donalda Trumpa ten pokój, jaki był, taki był, ale było. Przy czym prawdopodobnym jest, że Trump jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w Stanach Zjednoczonych. A więc tutaj należy również dokonać wielkiej zmiany i szukania tego, co łączy, a nie tego, co nas dzieli w imię przede wszystkim pokoju, ale również ważnego elementu właśnie znoszenia tego realizmu krytycznego, poszukiwania idei słowiańskiej, których nie brakuje po to, żeby ta cywilizacja sztucznej inteligencji nie była kolejną wersją uprzedmiotowującego ruchu kapitałowego, ale właśnie została podporządkowana celom duchowym. No i wreszcie Chiny, proszę Państwa, centrum ekonomiczne, technologiczne i dostarczyciel dzisiaj również ważnej idei, którą ja osobiście uważam za możliwą do pracy nad niej i konceptualizacji dalszej, czyli zasady organizacji stosunków międzynarodowych w imię zysk, czyli tej zasady, że wchodząc w stosunki międzynarodowe z kimkolwiek, zawsze te dwie strony muszą coś zyskiwać.
i musi być uznana podmiotowość mimo różnej asymetrii. Z punktu widzenia polskiej historii jest to tyle istotne, że nasze bolesne doświadczenia z Niemcami i z Rosją, no my rozwiązujemy, i taka jest narracja, poszukiwania nam tego właśnie trzeciego supermocarstwa amerykańskiego, które nam te zmory oddala. Taka jest narracja. Ale świat się zmienia i kierunki dostarczania zmor też się zmieniają i Chiny mogłyby tutaj odgrywać tą pozytywną rolę, zwłaszcza, że ich przynajmniej na razie ta narracja dostarcza wielu argumentów, ich kultura konfucjańska na rzecz pokoju, szukania harmonii i szacunku dla rozwoju narodowego. I tą koncepcję, uważam, powinniśmy tutaj rozwiązać, a naszym celem jest odwrócenie tych trendów, które zostały wypracowane przez ostatnie pół wieku neoliberalnej globalizacji korporacyjnej, czyli powtórna humanizacja, szukanie nowego humanizmu, czyli racjonalizacja. Chodzi tutaj o dostarczenie najwyższej jakości edukacji, która w szczegółach rozwija się pięknie, ale nie ma tego spojewa, nie ma tej syntezy. I notabene Henry Kissinger, no, ważna postać światowej geopolityki, cała eminencja amerykańskiego mocarstwa, niedawno o tym powiedział, że światu brakuje odpowiedniej syntezy rozumienia naszej cywilizacji i właściwego ukierunkowania.